zaczniemy nasz tutorial o tym, jak kopnąć dobrze piłkę od naszego rzecznika, żebyśmy wiedzieli, jak piłki nie kopać, bo na pewno nie w tych butach typu Kubota, polecamy kapciuszki. Powiedz mi, jak kopnąć piłkę, jak mały chłopiec zaczyna, to co musi zrobić? Najlepiej kopnąć ją prosto. Dobrze, jak kopnąć prosto? Z czubka, bokiem? Nie wiem, zaraz może zapytałem profesjonalistów, bo ja nie jestem. Tak? Gdzie idziemy? Właśnie. 1-3-3-5 bodajże. Idziemy do Konstantina dowiedzieć się, jak dobrze kopnąć piłkę dla młodych adeptów futbolu, żeby wiedzieli, żeby już od początku mogli zaczynać kopać dobrze, bo często widuje się takie postaci. 1-3-2-5. Więc tu, 1-3-2-5. O. Dobra, najpierw wywiad, a potem piłka, tak? Tak. To ma masaż ma o 21. 21, czyli? Za 15 minut. Dobra, to szybko. To wchodzimy. Co ty robisz? Tak, może podaj. Ja pukam, ty piłkę. Mówisz. To podasz mi, dawaj. Dobrze, jest, od razu odbiór. Okej, cześć. Hi. Okej, first the interview. And then we'll talk about how to pass the ball in the fast way. You signed contract with Piast 2 days ago. Today you have to make some minutes. It was hard. Your first ever contact with the ball. What to do? I think it's important to play with this side, like this. This side? Yeah, with inside. Mm-hmm, inside. Left hand, no? Yeah, better pass it like this. But if, mm-hmm. Or you also can pass it like this for long balls. Okay. Okay. Yeah, and when you're good with the ball, you can pass it with outside too. Ah, zewnętrzniaczek. Yeah, showing forward, mm-hmm. Passes straight. Okay. Like this. Strong foot. Mm-hmm. The body should be strong too. Mm-hmm. Yeah. And this is your first tip for the young players. Yeah, it is. To score the goals also, like you in the first game in class. Yeah. Like this straight. Jak się podaje piłkę, jak chcesz się uczyć w ogóle, nie z małym chłopcem, twój pierwszy w życiu kontakt z piłką. I co musisz zrobić? Uderzasz bardziej zewnętrzną częścią, wewnętrzną? Mają to robić. Wewnętrzną częścią. I usztywnić stopę trzeba mocno? No, wydaje mi się, że tak. I którą częścią stopy? Tak tutaj środeczkiem, czy bardziej tą częścią, gdzie jest w śródstopie, czy bardziej kostką? Środeczki. Ruszaj stopą. Czyli tu. Tu. Tu musisz uderzyć. Nie kostka i nie śródstopie. Napięć. Dobra. A ty najpierw się nauczyłeś kopać właśnie bokiem? Czy od razu z kapy uderzałeś, czy zewnętrzniakiem? Z kapy? Z kapy strzelałeś na początku? A co to jest, kapa? To jest z czubka. A, proste podbicie. Nie proste podbicie. Z kapy to jest z kapy. Z czubka. Tak podawałeś jakbyś malutki, czy albo twój syn gra w piłkę? Kopie coś? No bawi się piłką. No i jak kopie tą piłkę? Jeszcze tak uczysz go od razu bokiem, czy jednak z czubkiem bardziej? Nie, z prostego podbicia, bo ta piłka jest dla niego na razie na tyle duża, że... Jak zacząłeś kopać piłkę, twój tato wie, bo cię uczył, ale jak cię uczył, że szczupka najpierw, czy bokiem, czy piętką, czy zewnętrzniaczkiem? Nie, no myślę, że jak taki malutki jesteś, to z dzioba, nie? Z dzioba? No jak jesteś, ledwo chodzisz, no. Oderwałeś się od dzioba. Ale to nie trafisz celnie nigdy, bo zawsze pójdzie albo za mocno, no, albo w prawo. Ale to nie było ważne, nie? Ważne było, żeby w ogóle złapać bokcyla, nie? A później, no to już po kolei, nie? Czyli wewnętrzna część stopy. Wewnętrzna. Proste podbicie, dla zaawansowanych zewnętrzne. A od razu kopałeś, czułeś się dwie stopy na raz? Lewą, prawą, czy nie. Tylko lewą? To jest lewą na zmianę? Lewą, a to jest wyrzut sumienia, że wcześniej nie wprowadzaliśmy więcej prawą nogą, bo mało ludzi jest w ogóle w Polsce, że tak potrafi. Może zielu, ale za późno ta druga noga, nie? A od małego to jest ważne. Wiadomo, że zawsze będziesz miał tu jedną nogę wiodącą, ale mogliśmy wcześniej zacząć, nie? Czyli schodzisz do lewej jak Robben zawsze? Przełamujesz? Co, teraz na lewej stronie gram, więc wypadałoby czasem schodzić do prawej, nie? I pracujemy nad tym. Dziękuję. Przerwiskie ogląda nasze materiały. Ogląda nasze wideo. Jak to się stało? No tak się stało, że... Jak się powinno... To jest tutorial dla dzieciaczków takich, co pierwszy raz piłkę kopną. Myślę, wiesz, ktoś ma syna, dziecko i właśnie... Czy powinien od razu szczupka, czy może boczną jednak? Ze wewnętrzną częścią. Tak?
To pokaż, jak leży głową. O. Usztywnić stópkę? Nie, właśnie na luzie. Tak? Rozluźnić się. Serio? No ale tak. Myślę, nie, no przecież... Piłka ma cieszyć. Kręcasz mnie. A bardziej uderzasz środeczkiem, czy bardziej przed stopiem? Widzę tutaj. Nie. Środek piłki trzeba trafić. Żeby środek, był dobry pas. Środek piłki i środek stopy. Tak, dokładnie. Usztywnić, dobra. Czyli jakby ktoś ma małe dziecko, to może mu takie już gierki podawać, tak? Tak. Super. Myślę, że to jest dobry początek. Dziękuję, panie Michale. No robimy reportaż. Mogę spytać, masz dzieci? No mam, nie? Grają w piłkę? Kopałeś kiedyś z nimi? No, kopałem, ale... No właśnie, jak zaczynają kopać? Ale nie, to są dziewczynki, w ogóle ich to nie... A, no przykro mi. Nie. Materiał nie wyjdzie. Ale mi chodzi to, że jak takie małe dziecko wytłumaczyć, jak ma kopać, bo to jest taki tutorial dla małych dzieci, jak ma kopać piłkę na początku? Czy bardziej szczupka, czy bardziej wewnętrzną częścią? Na początku? Tak, pierwszy kontakt z piłką dziecka. Żeby po prostu trafił w piłkę. Ale czym? Nogą. No dobra, ale bardziej właśnie musi trafić podano w środek piłki, tak? To zależy, czy chce podać, czy chce uderzyć. No chcesz podać, pokaż mi miejsce, którym powinien trafić stopą. Mniej więcej w środeczek, tak, żeby taki ładny pasik sobie poszedł po ziemi, wiesz. Mocny. Mocno, ładnie tutaj wewnętrzną częścią stopy, o gdzieś taki punkcik tutaj, taki o. Okej, okay. No i? I powinno być w porządku, nie? Pokaż jeszcze na stopie, która to jest część. Coś takiego, może gdzieś tutaj? No. Gdzieś tu, o, hop. I usztywnić stopę? Czy luźno? Czy ma być luźna? Chrapa mówi, że luźno. Na luźnej stopie? Tak, no właśnie to się wkręcał chyba. No na luźnej stopie, kurczę, no... On na luźnej stopie w te, wolne uderza, nie? Aha. To jemu to wychodzi, nie? Jakoś, raz na 10 strzałów, nie? Tak, no pamiętam. No dobra. Czyli, ale ty jako bramkarz, no właśnie musisz... A to ja z prostego. Z prostego podbicia, czyli? Pokaż? No ja gdzieś tutaj. To jest proste podbicie. Aha, to masz bardzo mało wyeksploatowane to, co? No ale jak już tutaj. Boli cię. Jak już tutaj siądzie, to. To leci tak. To mocno? Leci i leci trochę. No właśnie to chciałem zrobić. Trochę umie, trochę poleci. No bo to nie jest... Maruś. No. Bo to jest tak, że musisz mocno idealnie trafić, idealnie środkiem, naprężyć tą stopę, czy tak też luźną dać? Ja naprężam, napinam całą girę. Całe a on, ciało. A one cię w ogóle prostowuje tak do zera? Tak potrafisz jak ten? Jak? O, no, tak obciągasz, widzisz? To jest w ogóle trudne na niektórych, więc tak obciągasz do końca i ładujesz. Jakiś balet, nie? Trochę. A graliśmy, dziękuję. A ty? Kopnąłbyś piłkę prosto? Jak zawsze. Dla małych dzieci typu do it yourself. Masz klapkę, przecież chodzi o to, żeby ktoś, kto kopie, ma małym jest chłopcem, no. Jak się powinno kopać? Usztywnić tą stopę? Usztywnić. Pasinka zagrać. No, pokaż teraz. Masz majki, przyjmij. Aha, tak się przyjmuje. To jest przyjęcie halowe. Dobra. Dobra. A to jest przyjęcie kierunkowe do lewej nóżki. Dobra. A to jest bardzo złe przyjęcie. No dobra, fajnie. Majki, pokaż jeszcze raz. To przyjęcie pokaż. No, pokaż przyjęcie. Dobra, dobra. Nie dobra, fajnie zaskoczysz, co? Chcesz po prostu komuś pokazać, jak się kopie tą piłkę bezpiecznie i tak celowo, to od razu już boczną, tak? Czy tak. Czubka byś uczył? Boczną. Boczną. No to dobra, no pokaż tak delikatnie. Tam drzwi kopnąć? Nie, po prostu pokaż mi tak by w wolnym tempie, o. Jak to się powinno wyglądać. Ja bym proponował tak. Okej, okay. Aha. Ale usztywniasz tą stopę? Trzeba usztywnić. Dobra. A kiedy uczyć się na przykład już zewnętrzną część, albo szczupka, albo z prostego podbicia? Szczupa bym nie proponował. A sytuacja nie zaczęła. Chyba, że ktoś gra na pozycji na pasnika. Strzał sytuacyjny, nie? Szkoda palców, nie? Mogę tego włączyć światełko, bo... O, no szkoda palców chyba trochę, nie? Do stópy. Tak mi się wydaje. Ale na pozycji napastnika na pewno strzał, szczupa też jest ważne. Ale podawać szczupa nie. Podawać już raczej nie. Dobra, zerwać tak. Końcem, wiesz, że tak lewo co zrobić piłkę i tak na ostatnim... Wydechu nam tam dziubniesz, nie? No to też można. Czyli od tego zacząć, tak? I piłkę też pokaż już miejsce, w które dokładnie trzeba uderzyć, twoim zdaniem? W którym miejscu? Gdzieś idealnie w środek. W środek piłki, tak? Bo bardziej lepiej niżej niż na pewno wyżej, żeby na piłkę nie stanąć. Aha, okej, okay. Dobra, czyli zawsze lepiej, no to też jest ważne. Pokaż mi tylko jeszcze delikatnie niżej. Dobra. Bo wiecie, to dla dzieciaków to będzie fajne, bo oni będą mogli... Do niego raczej. No, trening. Idealnie. To w domu można sobie już ćwiczyć, tak? Ściana najlepiej. Ale no możesz coś zepsuć, co? Jak to wyglądało w waszej sytuacji w domu? Rozwaliliście jakieś okno? Ja bardziej kopałem o garaż. Aha. Niż w domu. No i co, wkurzali się sąsiedzi? Nie. Dziękuję. Spokojnie było.
Nie miałeś tak, że nie wiem, trafiłeś komuś właśnie w jakieś okno albo coś takiego? Nie, takie rzeczy się nie zdarzały na szczęście. A w domu jaką piłeczkę? Taką mięciutką, gumową? Często robiłem z gazety. Z gazety? Małą piłeczkę z gazety, owijałem taśmą i kopałem z bratem sobie. Spoko, fajnie. Jak podajesz, lekko. Jak podaję? Wewnętrzną. A ładnie tak? No tak, nie za mocno. O, no nie, super. To nie wyszło. Jeszcze raz. Klasa, przecież to drama. Jeszcze raz. No tak, jak się wyjdzie. No to lewą rzucę, czy nie? Jesteś w domu, ja ćwiczysz z córką w kopanie piłeczki. Tak? No, jak ćwiczysz z córką? No nie, tu jest za mało miejsca. O, no ale zawsze w domu jest mało miejsca. Jeszcze raz. Ja mam dużo. Pokaż. Hop. Hop. No i super. I tak podajesz zawsze? Gra, ona gra w piłkę? Nie. Aha. A nie chciałaby? Nie wiem, nie. Oby nie. Oby nie, dobra, już kończymy ostatnim. I tym zagraniem. Dziękuję.